Domek na drzewie to jest dla mnie podróż w dwie strony. Jedna bardzo ważna dla ludzkiego życia. Jedna to jest w stronę natury. Mamy strasznie mało kontaktu z naturą, a dzięki domkowi na drzewie możemy wrócić do natury. A drugi powrót to jest taki powrót w czasie trochę, powrót do dzieciństwa. Bardzo szybko zapominamy o naszym dzieciństwie i jak nie mamy swoich dzieci, to nie mamy okazji, żeby wracać do tych czasów, a dzięki domkowi na drzewie możemy zrobić właśnie taką podróż. No, to jest trochę tak, że otoczyliśmy się cywilizacją i na co dzień musielibyśmy bardzo dużo czasu spędzić na tym, żeby wrócić do natury i na przykład do dzieciństwa. A jak się mieszka w domku na drzewie, no to jest to po prostu bardzo naturalne, tak? I możemy robić wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień, może wykonywać nawet swoją pracę zawodową właśnie w domku na drzewie i odbywać te dwie podróże zupełnie naturalnie. No myślę, że właśnie, że wbrew pozorom, ale domki na drzewie oprócz tego, że oczywiście, że są potrzebne dzieciom, które siedzą przed komputerami i nie mają kontaktu w ogóle z naturą, z podwórkiem, to są po prostu potrzebne nam dorosłym i to nie jest wcale dziecinne, albo dziecinne w takim dobrym znaczeniu.